Witamy w modlitewnym skupieniu, rozważaniu Drogi Krzyżowej w Madrycie podczas Światowych Dni Młodzieży na placu Cibeles. Słuchamy się teraz słowa rozważania Ojca Świętego. Droga Młodzieży, pobożnie i gorliwie spróbowaliśmy tę drogę krzyżową, towarzysząc Chrystusowi w Jego męce i śmierci. Rozważania sióstr od krzyża, posługujących najbardziej ubogim i potrzebującym, pomogły nam wejść w tajemnicę chwalebnego krzyża Chrystusowego. Zawiera on prawdziwą mądrość Bożą. Tę, która sądzi świat i tych, którzy uważają się za mądrych. W tej wędrówce na Kalwarię pomogła nam także kontemplacja tych niezwykłych obrazów religijnego dziedzictwa hiszpańskiej diecezji. Są to obrazy, na których wiara i sztuka łączy się w harmonii, aby dotrzeć do serca człowieka i wezwać go do nawrócenia. Kiedy spojrzenie wiary jest czyste i prawdziwe, wówczas piękno oddaje się na jej służbę i jest w stanie przedstawić tajemnicę naszego zbawienia do tego stopnia, że dogłębnie nas poruszy i przemieni nasze serca, tak jak przydarzyło się to świętej Teresie od Jezusa, kiedy kontemplowała obraz Jezusa pokrytego ranami. Kiedy szliśmy razem z Jezusem aż do osiągnięcia szczytu Jego oddania się na Kalwarii, przychodziły nam na myśl słowa świętego Pawła. Chrystus umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie. W obliczu miłości tak bezinteresownej, pełni zdumienia i wdzięczności, pytamy się teraz, co my zrobimy dla Niego? Jakiej odpowiedzi Mu udzielimy? Święty Jan mówi o tym jasno. Po tym poznaliśmy miłość, że On oddał się za nas życie swoje. My także powinniśmy oddać życie za braci. Męka Chrystusa skłania nas do wzięcia na swe barki cierpienia świata, mając przy tym pewność, że Bóg nie jest kimś odległym czy dalekim od człowieka i jego losów. Przeciwnie, stał się On jednym z nas, aby móc współcierpieć z człowiekiem w sposób rzeczywisty, w ciele i krwi. Stąd w każde cierpienie ludzkie wszedł ktoś, kto je z nami dzieli i znosi. Stąd w każdym cierpieniu jest odtąd obecne konsolacjo, pocieszenie przez współcierpiącą miłość Boga i w ten sposób schodzi gwiazda nadziei. Droga młodzieży, niech miłość Boga do nas zwiększy waszą radość i zachęci was, abyście byli blisko tych, którym mniej się powiodło. Wy, którzy jesteście bardzo wrażliwi na ideę dzielenia życia z innymi, nie przechodźcie obojętnie wobec cierpienia ludzkiego, gdzie Bóg czeka na was, abyście ofiarowali to, co jest najlepsze w was samych. Waszą zdolność do kochania i współczucia. Różne formy cierpienia, jakie podczas drogi krzyżowej przesuwały się przed naszymi oczami, są wezwaniami Pana, abyśmy budowali nasze życie, krocząc Jego śladami i stali się znakami Jego pocieszenia i zbawienia. Cierpieć z innymi, dla innych. Cierpieć z powodu pragnienia prawdy i sprawiedliwości. Cierpieć z powodu stawania się osobą, która naprawdę kocha.
Oto elementy fundamentalne człowieczeństwa, których porzucenie zniszczyłoby samego człowieka. Abyśmy umieli przyjąć te lekcje i wcielić je w praktykę. Dlatego spójrzmy na Chrystusa, rozpiętego na surowym drewnie i prośmy Go, aby nauczył nas tej tajemniczej mądrości krzyża, dzięki której człowiek żyje. Krzyż nie był kresem jakiegoś niepowodzenia, ale raczej sposobem, aby wyrazić miłosne poświęcenie się, które dochodzi aż do najbardziej niezmierzonego oddania własnego życia. Ojciec zechciał umiłować ludzi, obejmując swego krzyża, ukrzyżowanego z miłości. Krzyż w swojej formie i w swoim znaczeniu ukazuje tę miłość Ojca i Chrystusa ku ludziom. Rozpoznajemy w nim ikonę najwyższej miłości, gdzie uczymy się kochać to, co Bóg kocha i tak, jak On to robi. To jest dobra nowina, która przywraca nadzieję światu. Spójrzmy teraz na Dziewicę Maryję, która na Kalwarii została nam powierzona jako matka, i błagajmy ją, aby wspierała nas swoją miłosną opieką na drodze życia. Szczególnie wtedy, gdy będziemy przechodzili przez noc bólu, abyśmy jak ona pozostali mocni u stóp krzyża. Muchas gracias.